opieka nad dzieckiem to ciężka praca. A muszę jeszcze posprzątać dom. Wróciliśmy! Bolą mnie wszystkie kości. Jestem wykończony. Ja też się zmęczyłem. Ej! Chodźcie na górę! Dopadnę te szkodniki. Pozbędę się ich raz na zawsze. Przekonają się, że z pokrzywą nie warto zadzierać. Znalazłem cię! Och, maluszku, nic ci nie jest. Wiesz co, pan Króliś i ja uważamy, że nie jesteś tu bezpieczny. Powiem ci, co zrobię. Pójdę poszukać twojej rodziny. Pan Króliś mi to doradził, kiedy sobie smacznie spałeś. Powiedział, maluch powinien wrócić do domu. Tak będzie dla niego najlepiej. Pośpij sobie jeszcze i nie martw się. Wujek Stokrotek niedługo wróci. To na pewno wejście do tunelu świstaków. Zaraz znajdę rodziców maluszka. A tata mówił mi, że marchewki nie rosną pod śniegiem. Tak jak myślałem, to tunel świstaków. Mam cię, szkodniku! Juhu! Halo! Państwo świstakowie! Jest tam kto? Mam nadzieję, że marchew ci smakowała, bo to był twój ostatni posiłek. Nie wydostaniesz się stąd, przeklęty szkodniku! Ratunku! Co się dzieje? Nie mogę wyjść! O nie! Źle się czuję. Mój malutki świstak. Dzidziuś, co on zrobi bez mnie? Trzeba go przewinąć. Nie gapcie się tak, pomóżcie mi. Zaraz, chwileczkę. To się na pewno da jakoś logicznie wytłumaczyć. Znaleźliście to dziecko w łóżku Stokrotka? Tak. Kiedy się obudziłem, usłyszałem jakiś hałas. Maluch siedział na łóżku i bawił się Królisiem. Może ktoś go nam podrzucił w nocy? Nieważne, jak się tutaj znalazł. Martwię się o Stokrotka. Gdzie on mógł się podziać? No gadaj, co z nim zrobiłeś? Gdzie on jest? Coś mu grozi? Nie krzycz na dziecko z rzędu. Nie widzisz, że się boi? Już dobrze, dzidziusiu, nie płacz. No proszę, proszę. Będzie nas uczyć, jak się opiekować dzieckiem. A żebyś wiedział, bo wy nie macie o tym pojęcia. No, maluszku, dokąd poszedł Stokrotek? Wiesz, gdzie są twoi rodzice? Ten maluch zgubił mamę i tatę. Stokrotek pewnie poszedł w góry, żeby ich szukać. Co teraz? Co góry teraz? Góry to nie miejsce dla małego króliczka. Szybko, ruszamy! Nie ma czasu do stracenia. Chodźcie, dzieci! Znajdziemy Stokrotka! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! A jeśli go nie znajdziemy? Nie martw się, koniczynku. Jest nas sześcioro. Przeczeszemy całą okolicę. Zaczniemy od szlaku na dwa szczyty. Stokrotek zna tę trasę. Jeśli szuka świstaków, to na pewno tam. Nie, wracaj, maluszku! Chyba coś tam wyczuł. Stokrotek! On śpi? Wyciągnę go stąd! Stokrotku, obudź się! Trzeba go szybko ogrzać. Otworzył oczy! Ocknął się! Och, maluszku! Wnusiu, długo tam leżałeś? Co się stało?
wiem. Chciałem znaleźć rodziców świstaka, no i nie pamiętam. To głupota włóczyć się po nocy. A gdyby coś ci się stało? Co tu się dzieje? Co to za hałasy? Przerwaliście nam sen zimowy. Rodzynek? Skąd ty się tu wziąłeś, skarbie? Rodzynek? Moje biedne maleństwo. Wyszedł z domu na taki mróz. Nie mógł znaleźć drogi powrotnej. Gdybyście nas nie obudzili, nie zorientowalibyśmy się, że zniknął. Co za historia! Wszystko dobrze się skończyło. Najważniejsze, że dziecko się znalazło. Bardzo ci dziękujemy. Nigdy nie zapomnimy, co dla nas zrobiłeś. Na razie. Do zobaczenia na wiosnę. Dobranoc. Mój Gustokrotku. Słyszeliście to? Powiedział moje imię. Moje imię. Maluszek powiedział moje imię. Potrzebuję twojej pomocy, zrzędo. Musimy poważnie porozmawiać z naszym sąsiadem, panem Pokrzywą. Dziadku, pan Pokrzywa się wyprowadza. Co powiedziałeś? Powiedziałem mu, że przypadkiem wypłoszyłem wszystkie okoliczne świstaki z ich nor. I że zanim gryzonie uciekły, spryskały wszystkie jego rośliny środkiem nasennym, który znalazły w ogrodzie. Tak się wściekł, że zabrakło mu języka w gębie. O, Rety, rzeźba! Co za pech! Przepraszam cię, Stokrotku. Nic się nie stało. Przecież możemy ją naprawić. Chcesz, żebyśmy ci pomogli? Tak, jestem jeszcze mały. Chciałbym dorosnąć, ale nie tak od razu. Przekonałem się, że bycie dorosłym jest bardzo trudne. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Tłumaczenie i dialogi Joanna Kuryłko. Dźwięki i montaż Jakub Milęcki. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak.